nasze rozważania o przestrzeniach wolności. Wysłuchamy teraz pana Władysława Grochowskiego, polskiego przedsiębiorcę, właściciela i prezesa zarządu spółki Arche S.A. Panie prezesie, bardzo serdecznie zapraszam na scenę i oddaję panu głos. Witam optymistycznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja myślę, że jestem takim przypadkiem trochę, bo to bardzo poważne dyskusje i paneliści, a ja czasami gdzieś, żeby troszeczkę luzu, który często jest potrzebny, ale ogólnie jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Może nieraz nawet za bardzo odpowiedzialnym, chociaż wrażenie może być inne. Generalnie nawet zacznę poważnie. Człowiek jest stworzony do życia w wolności, a Polak szczególnie. I to wiemy historycznie, ja dalej się nie będę zagłębiał, ale tak jak zdarzenia, czy II wojna światowa, czy teraz ostatnio, 30 lat temu, no pięknie odzyskaliśmy wolność bez przelewu krwi i ja od tego czasu czuję się wolnym człowiekiem. Mimo, że w każdych sytuacjach staram się coś odrobinę dla siebie uszczknąć, nawet w sytuacjach jakby nienormalnych. Przepraszam, nawet sobie włożę rękę do kieszeni, bo jestem... Tak, jak mam wolność, to wolność. Tematu nie dostałem, mam sobie sam coś powiedzieć o przestrzeniach wolności. I dlatego powiem o dwóch tematach. Tak sobie wymyśliłem przed chwilą. Myślę, że zacznę od wolności osobistej, a później o wolności gospodarczej trochę, bo zdarza mi się, że jestem przedsiębiorcą. Wolność osobista dla mnie jest najcenniejsza, bo tak jak powiedziałem, czuję się wolnym człowiekiem, odpornym na wszelkie jakby trendy, propagandę, czy może modę. Mam taki telefon. Nie oglądam telewizji. Żyję daleko na odludziu, kilometr do najbliższego sąsiada mam. I tylko czasami do firmy przyjeżdżam, tak żeby wiedzieli, że mają... Czasami bywam prezesem. I dopóki nieźle nam idzie, to się tak bawimy i pracownicy też, zresztą jest ich w tej chwili około 1800 osób, to już jest spora odpowiedzialność, także powiedziałem, że jestem odpowiedzialny. I tak sobie harcujemy i to podobno, jak się zaczyna tworzyć firmę, to tak wielu ma jakieś tam pomysły, idee albo misję pewną i może sobie dużo pozwolić, bo to jest jego. Pewnie później będziemy korporacją, ja jestem już takim człowiekiem zanikającym, czy elementem, czy osobnikiem, ale póki jeszcze co, to jeszcze sobie trochę poharcuję. A że od 5 lat już jestem na emeryturze, ale mnie to bawi i tak na razie nieźle idzie. To chyba... A, jeszcze o osobistym, tak. O to dbam, żeby być wolnym i oprócz, a tu jak Ukraina była. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, wyłączyłem sobie ciepłą wodę, bo mogę niezależnie od żony wyłączyć i do tej pory jakby mam z tego dużą radość. Co dzień korzystam jakby z zimnego natrysku, bardzo mało wody zużywam, nieogrzanej, także i dla środowiska jest pożytek. I na tym to polega, że sobie mogę odmawiać. Jak wybuchła pandemia, zacząłem jeździć rowerem. Pierwszy rok 1200, później 1800, w zeszłym roku 3000, a w tym roku już mam 2100 kilometrów przejechanych i chcę Polskę objechać. To jest 3600 kilometrów, ale myślę, że zdecydowanie to przekroczę. To myślę, że... Mam dowolny czas. Mogę mówić 5 minut, mogę 20. Jeżeli będzie źle, to proszę o brawa, to ja jeszcze zabiorę.
może o wolności gospodarczej. Tu oczywiście miałbym pewien problem, a szczególnie w ostatnich latach. Bardzo przyjemnie sobie wspominam lata 90., początek, gdzie praktycznie nie było żadnych procedur. Tak jak sobie kto poradził i świetnie, no niektórzy sobie poradzili. Ja zresztą byłem wtedy wójtem przez dwie kadencje. Też nie miałem o tym pojęcia, także dałem pracownikom, wszystkim pracownikom pieczątki z upoważnienia wójta i mieli podstawową zasadę, że tego dnia, jak przychodzi interesant, mieli wydawać decyzję. Każdy musiał wyjść załatwiony. No, przepiękne czasy, a teraz jest postępowanie i wiele, wiele tam innych elementów, nieskończoność się to ciągnie i to przeszkadza. To przeszkadza zdecydowanie, a szczególnie w tych czasach, kiedy nam dużo pieniędzy potrzeba, bo tu duże wydatki, jak słyszałem, i na zbrojenie, i w ogóle dużo zobowiązań. A chciałbym, ja ogólnie bardzo lubię podatki płacić. Jestem też takim wyjątkiem, zresztą w swoim czasie miałem wiele kontroli. To my, jako organizacja, sfinansowaliśmy firm Układ Zamknięty, jeżeli ktoś o takim firmie słyszał. A dlatego, że przeszliśmy tą drogę, tylko ja sobie poradziłem, bo zawsze chodzę pod prąd i różne takie jakby trudne sytuacje to mnie nakręcają. Jak jest proste, to w ogóle spać mi się chce, wyłączam się i nie jestem w stanie jakby funkcjonować. Także wszystko robią mi, że mógł być aktywny. I cały czas mam takie sytuacje. Jak wójtem byłem, a to na końcu jeszcze mnie wzięli i odwołali, bo ja nie wchodziłem, a wtedy radni mogli w jakieś układy. I to jest też jakby tą wolność, bardzo sobie cenię, ze wszystkim na dystans. Duży, bo tak łatwo tracimy tą wolność osobistą. Robiąc interesa. Ja sobie to cenię, bo jestem wolnym i firma mi się rozwija. I doświadczenie. I to jest ta wartość sama w sobie. Myślę, że już wystarczy, panie prezesie, czy jeszcze coś? Bo... Aha. Tak. Dobrze. Ja przed chwilą sobie coś zapisałem przed tym, bo generalnie nie przygotowuję się do żadnych wystąpień, bo tego nie muszę robić. Ale także co mi do głowy przyjdzie, to powiem. Działam generalnie na emocjach i decyzje podejmuję też tak. Jak przeczytałem profesora Rafała Ome, gdzie dowiedziałem się, że emocje nas nie mylą, to się tego nie wstydzę i nigdy nie przeczytałem żadnego biznesplanu ani innych takich rzeczy. Pracownikom daję wolność też w firmie, dlatego ja tylko 2 albo 3 razy w tygodniu jestem w firmie jednoosobowo i niech sobie działają. Mnie jest łatwiej z boku niż wydawać polecenia, później rozliczać, a jak się pomylę, to po co mi to? To wolę niech tam... Inni to zrobią. Zaraz, to nie ta kartka. Jak ten, to proszę brawa, to już będę wiedział, że schodzić. O, może tak się umówimy. Co ja jeszcze tu miałem takiego ciekawego? A. Jestem dalej rolnikiem i to się tym też chlubię. Mam 30 hektarów, 2 dni w tygodniu pracuję. Głowa mi świetnie odpoczywa, także to jest bardzo dobre właśnie ta wolność głowy, wolność umysłu, bo my gdzieś szukamy porad przeróżnych, no i niestety możemy się pogubić. Pozwoliłem też swoim dyrektorom wszystkim działać tak, jak sobie chcą, bo jeżeli mam na przykład w hotelach 17 dyrektorów, to 17 głów niech myślą. Też jestem wygodny. Oczywiście
My tą wolność bardzo często tracimy, a przede wszystkim jakby politycy mają taki cel, bo wtedy łatwiej nami kierować. Niestety, tak? Coś dostajemy. Ja nigdy z daleka od wszelkich dotacji. Jesteśmy w tym miejscu, nawet jak świadomie, czy pandemia wybuchła, czy coś, rezygnowałem z dotacji. Wolę sobie pożyczyć w banku, wyemitować obligacje, czy od ludzi, czy coś zarobić. I to jest też wolność, bo jak coś łatwo przychodzi, to niestety gdzieś gubimy tą swoją jakby czujność naturalną. Człowiek niestety ma za dużo wygody, za dużo komfortu szukamy, za bardzo przywiązujemy wagę do spraw materialnych. A myślę, że to taki czas pandemii, czas wojny, że musimy na nowo przemyśleć, gdzie dążymy, co dla nas jest ważne. Czy tylko gospodarka, która oczywiście jest ważna i w swoim czasie napędzała nas do rozwoju, a może teraz bezpieczeństwo albo wartości. Dziękuję bardzo.